tablicy zaczynamy równo klaskać. Uwaga, jedziemy. To lubię, że się słuchacie i wam się chce. Witajcie Państwo, reprezentację narodową Czech! Ladies and gentlemen, please welcome nasze okno w Czech Republic! Zawody będą Teresemedi i Frida Nilsson ze Szwecji. Please welcome the referees from the Sweden, Teresemedi and Frida Nilsson. Bardzo proszę wszystkich o powstanie. Ladies and gentlemen, please stand up for the national anthems. Hymn Narodowy Czech. National Anthem of Czech Republic.
tej chwili klaszczą tylko i wyłącznie kibice drużyny łotewskiej. A teraz czas na doping kibiców Republiki Czeskiej. Znakomicie. A zatem jak państwo myślicie, Łotwa czy Czechy wygrają ten mecz? Kto wygra mecz? Łotwie. Kto wygra mecz? And now the starting lineup from Team Czech Republic. Wyjściowe ustawienie drużyny czeskiej. As a starting goalkeeper, jako bramkarz, z numerem 35, number 35, Bunczynowka Ester. Jako lewy obrońca, as a left defender, z numerem 29, number 29, Paweł Czowa Kamila. As a right defender, jako prawy obrońca, z numerem 10, number 10, Dosiszkowa Gabriela. Center, number 13, z numerem 16, Rękowa Michaela. Za left forward, jako lewy skrzydłowa, z numerem 12, number 12, Zimowa Magdalena. Oraz jako prawy skrzydłowa, and as a right forward, number 9, numer 9, Szymilerowa Leona. Kompilacja, drużyna Łotwy w następującym składzie. Number 31, Jana Filipsone, bramkarz, goalkeeper. Defenders with number 18, Liene Krauja. And with number 9, Zane Justamente. On the center position, with number 5, na środku boiska, Eliza Berzina. And the forwards, with number 8, Monika Dziwurę. And with number 12, Inga Ametere. Przypomnę, Czeszki do brązowej medalistki Mistrzostw Świata z 2010 roku. Najlepsze osiągnięcie Łotyszek w Mistrzostwach Świata to czwarte miejsce w 2004 roku. Thank you.
off the table. Thank you.
Thank you.
organizacji Łotwy. Dajmy je brawa! A gdyby takim wynikiem zakończyłem ten mecz, to Łotyszki mają szansę na drugie miejsce w grupie i występ w półfinale. Thank you.
niestety nowego ludzie na boisku. Góra wydała reprezentantka Republiki Czeskiej, ale mamy nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Dodajmy jej tu wybrawami. Niecała minuta do zakończenia pierwszej sesji na tablicy wyników. Remis po jeden. Dla zawodniczek. Czas ten wypełnią występy artystyczne. A rozpocznie znakomity zespół ze Zbaszyna, czyli powitajmy.
zespół, czyli ze Zbaszynia. Ze Zbaszynia jest też zespół, który zatańczy za chwilę. Na brawa od Państwa czekają dziewczęta zespołu Rego. Places of exceptional natural beauty are few and far between. Therefore, it would seem almost impossible to find a land of pristine lakes nestled in a secluded island of serenity. It would seem even less likely to find one in the heart of Europe. Yet, there is such a place, where the westernmost part of Wielkopolska meets Ziemia Lubuska, in Zbaszyn. Nearly 40 kilometers of breathtaking water trails winding through secluded lakes and the Obra River lead to Zbaszyn, an enchanting, picturesque town that you cannot help coming back to over and over again. A town on the edge of a lake. Truly unique geographic location makes Zbaszyn the ultimate destination for water thrill seekers. The town is the home of a Europe-famous sailing club that goes back to the pre-war times and hosts countless water racing events such as the Top Cat Catamaran Race. The place has been dubbed Little Mazury and continues to attract windsurfers, sailors, boaters and anglers alike. A canoe trail which winds through the town has attracted many a water enthusiast and proved irresistible even to Pope John Paul II, a keen canoe explorer himself. In memory of His Holiness's canoeing trips, an annual papal canoeing race has been held in Zbaszyn for years. Navigate through winding tributaries and let yourself be enchanted by the pristine, dreamlike island of the Lily of the Valley and the abundance of aquatic life and biodiversity unseen elsewhere in the country. Recreational facilities. The downtown beach caters for all your wildest aquatic whims. Certified beach volleyball courts, slides, aqua equipment rentals and a guarded swimming area for the kids. If you feel tired of the pranks on the beach, direct your feet to the Lake Błędno campsite tucked away in a park or check into one of the four-star hotels. For the most adventurous, there is a bike lane from the beach downtown all the way to the lake across bird breeding areas and natural beauty spots of the Natura 2000 Reserve. The lane guides you from one memorable spot to another and never fails to surprise you with architectural jewels or natural wonders such as hornbeam alleys. Thick woods abundant in all kinds of mushrooms are a mecca for the mushroom pickers. Sport and tourism. Zbaszyn is the venue for international uni-hockey tournaments with games held in the legendary Zbaszyn Janka Gym. A
an annual national race around the lake known as Bieg Zbąski, has been held for 30 years. A more recent addition is the National Beach Volleyball Championship Finals, a boxing gala and multiple swimming competitions that have lent Zbąszyn a reputation as a sports arena that rises to every occasion. Culture and entertainment. Zbąszyn is not all about sports. It attracts A-list bands and singers, sees open-air theater performances, chamber music concerts, art exhibitions, and scores of small-time gigs. An international arts festival, Experiment, has become something of a flagship artistic event in Zbąszyn. With so much music around, it is small wonder that a unique local folk musical instrument, known as the Goat of Zbąszyn, has survived to date and has inspired an already well-established annual jamboree of folk musicians known as Biesiada Koźlarska that goes back almost 40 years. A glimpse into the future. W 2008 po raz pierwszy odbyły się w Polsce, właśnie tu w Zbąszyniu, Mistrzostwa Świata Juniorek do lat 19. No i władze światowe w tym roku po raz kolejny, dzięki wspaniałej organizacji poprzedniej imprezy, przyznały organizację tegorocznych Mistrzostw WRT Floorball Championship 2014. Kochani kibice na trybunach, kto wygra ten mecz? Głośniej, kto? Na razie lepsze Czeszki, które prowadzą 3-1. Thank you.
nie używać pistka, ponieważ rozprasza to zawodniczki i sędziów. Please don't use any whistle because it's annoying for the players and the referees. Thank you.
ostatnie sekundy spotkania. Do bramki przeciw przystąpiła Santa. Poprawa. Thank you.
2 minutes penalty, not applied. Berzina Elizabeth, ball kicking. Time of penalty, 30 seconds left, ball kick for the second.
Z haczykiem do zakończenia drugiej sekcji meczu Czechy kontra Łotwa. 6-1 prowadzą brązowe medalistki Mistrzostw Świata z 2010 roku. Jeżeli takim wynikiem zakończyło się to spotkanie, to Czeszki awansują do drugiego miejsca w grupie A i spotkają się w nim prawdopodobnie ze Szwedkami, które grobią w tej chwili Rakoniewice w zespół Węgier. Thank you.
score is 6-1 for Team Czech Republic. Koniec drugiej tercji tego ciekawego mimo wszystko pojedynku. Wysokie prowadzenie Republiki Czeskiej. Jak będzie ten z trzeciej, zobaczymy za 10 minut. Teraz zapraszam na boisko zespół Chili. Przypomnę, że opiekunką zespołu jest pani Jolanta Borkowska.
którym Republika Czeska prowadzi 6-1 z Łotwą. Thank you.
chwila, kiedy trzeba zamontować
Niestety mamy kontuzję, ale drużyna jest z Czech. Oraz prawej nogi. Dajmy brawa dla tej sympatycznej zawodniczki. Mamy nadzieję, że to nic poważnego. Chociaż prawdopodobnie w tym meczu już nie zagra. Assisted by number 20, Kuba Rakoniewice.
laureata konkursu na nazwę dla tego przystojniaka. Do zakończenia tego meczu.
w ostatnim pitu. Zapraszam Państwa na ceremonię nagrodzenia najlepszych zawodniczek obu zespołów. Zostańcie z nami. Dla zawodniczki z numerem 18. Za powtarzające się przerwienie, oczywiście jest to zawodniczka łotewska. 2 minuty. 2 minuty dla jednej sprawy. Widowisko obydwu drużynom podziękowania dla reprezentacji Czech i reprezentacji Łotwy. Another great game. Great thanks to both teams. To the Czech Republic and to podziękowania dla sędziów za przeprowadzenie spotkania. Great thanks for the referees. No i oczywiście niezwykle najlepsze podziękowania dla publiczności zgromadzonej tutaj z Wąsienka. Tradycyjnie wykonamy dekoracje upominkami, które wręczą Teotura i członek jury Międzynarodowej Federacji Unii Hokeja i pan Marek Orzechowski, zastępca burmistrza z Wąsienia. Zapraszamy. And now the players' favorite moment, award ceremony. The award ceremony. The awards will be given by Mr. Tero Turaj, member of the International Floorball Federation jury and deputy major of Sydney's Zbaszyn, Marek Orzechowski. Tero Turaj dekoruje najlepszą zawodniczkę Czech. Mr. Tero Turaj will give the award for the best player from Team Czech Republic. And the award goes in a grona wędruje do number 5, Pilkova Lucy. Orzechowski dokonał dekoracji najlepszej zawodniczki reprezentacji Łotwy, a jest nią wójt numer 41, Jana Filipsony. Dyplom Czeskiej od lat 5, Jana Filipsony. Captain of Team Czech Republic, is there anything you want to say? Please do it for us. Okay, thank you for our team, Latvia, for spectators and the referees. Thank you. Also, thanks. Thank you, our fans. Thank you. And thank you, referees. And thank you, Team Czech. And good luck in the next game.
Państwa na mecz, który rozpocznie się o godzinie 19. Polska będzie podejmować obecnych mistrzów świata reprezentację Finlandii. See you 7 o'clock, Poland versus Finland. Zawodniczki sobie dziękują, a ja proszę ostatnią dla nich fanę. Tam jest strefa handlowa, gastronomiczna.